Źródła, prawda, pisarza. Zawsze chcemy wiedzieć, jak to się zaczęło, jakie były początki, kto tam, czego dotknął, jakiejś substancji, jakiej materii, jakiej magii, że akurat się to pojawiło. Jak to się stało, że ty, dziennikarz znany, telewizyjny, bo tam gdzieś zarysowałeś swoje pole, prawda, znają cię, nagle uciekasz od tego i mówisz, dość, ja chcę coś innego powiedzieć. Powiedz nam, jak to było. A może bez tego wystarczy, czy nie? No, tak? No dobrze. Nie lubię mikrofonu od pewnego czasu. Ja wiem, no mnie się wydaje, to jest tak, no przychodzi taka refleksja, że dość już pracy zbiorowej. I że pora na własną pracę. Praca w telewizji jest praca, jak w radiu, jest pracą zbiorową. Pracuję zawsze przy programie reportażu czy filmie ileś tam osób, prawda? Natomiast tutaj i od nich zależy, nie tylko od autora, ale od nich wszystkich zależy powodzenie jakby tego ostatecznego obrazka, który się potem ogląda w telewizji. Natomiast to jest absolutnie moje, czy to się będzie podobało mniej, czy bardziej, czy w ogóle, to jest moje zupełnie. Ale zaczęło się tak, że myśmy doszły do pewnych zmian. Doszło do pewnych zmian parę lat temu w telewizji i dziennikarze i montażyści zostali przeniesieni do zewnętrznej firmy i tak nie bardzo nam to odpowiadało, prawda? I ja po roku zrezygnowałem z tej firmy, znalazłem gdzie indziej zatrudnienie i nagle zacząłem mieć dużo czasu, a telefony milczały. To nie jest fajny moment, kiedy nikt nie dzwoni, niczego nie chce. No i żeby nie nie zwariować, bo po ćwierć wieku poświęcenia się tej firmie, no to nie ukrywam, że odebrałem to dosyć boleśnie, prawda? Więc żeby czymś się zająć, wróciłem do tekstów, które pisałem wcześniej, bo pisałem, ale pisałem do szuflady, albo jako młody człowiek, taki był periodyk, pamiętasz, Kultura Dolnośląska i coś jeszcze, no i to tam gdzieś to wszystko upychałem, to w okresie studiów, po studiach. A potem zdarzyło mi się, że pisałem. No, pierwsza moja praca, a to chciałem zostać sławnym historykiem literatury, ale nie wyszło, bo na drodze stanęła telewizja, a może by i talentu nie starczyło. To była taka antologia opowiadań Pokój na wieży, opowieści wampiryczne. I to się ukazało w 90 roku w Ossolineum. Ale to była antologia cudzych tekstów, które po prostu opracowałem i do których napisałem wstęp. A potem było Posłowie do nocy Walpurgi Meyrinka i na tym się ta przygoda historyczno-literacka skończyła. Pamiętam, że świętej pamięci profesor Trzynadlowski, któremu przyniosłem konspekt pracy doktorskiej, jak mnie widział, ja przed nim uciekałem, bo już pracowałem w telewizji i wiedziałem, że nic z tego nie będzie, bo się nie da tego pogodzić, to profesor Trzynadlowski tak fajnie, miał taki tik nerwowy, tak ruszał ramionkami, Mickiewicz, Słowacki, no to jeden tak. I mówi tak, panie kolego, kiedy pierwszy rozdział? Bo zawsze mnie wypatrzył gdzieś. No. Ale potem nic z tego i tak nie wyszło. I wracam do naszych baranów. Jak się to wszystko tam zaczęło kotować w tym 2013 roku, 2014, zacząłem przeglądać te teksty, potem zacząłem pisać, a ponieważ znałem pana Stanisława od lat, bośmy zrobili parę razem projektów telewizyjnych i filmowych, to ośmieliłem się przesłać mu te teksty. Spotkaliśmy się i poza którymś razem pan Staszek prostował ścieżki pańskie, nakierowywał mnie jakoś, sugerował pewne zmiany i tak dalej. I przy którymś tam tekście z kolei powiedział, że to mu się podoba i że trzeba to wydać. No i tak do tego, i tak to się stało, madame. Ja tylko dodam, że w tej rozmowie padły takie mniej więcej, to był taki dialog. Ja mówię, wiesz co, Marcin, wprawdzie ty będziesz moją wielką konkurencją, tak, to było, tak. Ale szanuję tego typu konkurencję, która przewyższa wszystko inne, co do tej pory znamy. Także. Bardzo ci jeszcze raz za te słowa dziękuję, bo to dla mnie był zaszczyt. I teraz to mówię bez absolutnie żadnej dozy wazeliniarstwa. Naprawdę. No i dzięki Staszkowi, dzięki panu Stanisławowi to się ukazało w dosyć szybkim tempie, prawda? W zeszłym roku na przełomie marca, właściwie pod koniec marca. Pod koniec marca. Ten świat, który tam jest przedstawiony. Aha, no w ogóle w międzyczasie to telewizja mi znowu zaczęła przeszkadzać, bo trochę się zaczęło dziać, to mówiłem Mirkowi Jasińskiemu przed wejściem. No ale z czegoś trzeba żyć, z tego jak na razie to się nie da, to zapewniam państwu. Jakby ktoś chciał spróbować, to już trzeba mieć takie doświadczenie jak pan Staszek. W każdym razie
Zawsze mnie fascynowały światy znikające, prawda? I takim jednym z tych znikających światów to był świat, odchodzący świat dzieciństwa, młodości. Być może, bo nawet matka mnie zapytała, że to nie jest podsumowanie. Ja mówię, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa do licha. Ale pamiętam, a ja mam pamięć fotograficzną, być może ona jest skrzywiona przez pracę w telewizji, przez myślenie obrazem, dlatego parę osób mówiło mi z mojego środowiska, że to widać, że to facet, który pracował z kamerą, no bo to są sceny takie jak do filmu czy do reportażu. Ja zapamiętałem takie różne dziwne miejsca i teraz właśnie moja żona mi wczoraj powiedziała, że mi scenografię zaczęli burzyć, bo już kolejny sklep z lat 60. z końca jest u zbiegu Sudeckiej i czego tam, i Jaworowe jest do rozbiórki będzie. Coś tam postawią deweloperzy. Inaczej już wygląda Górka Skarbowców, szpeci ją wieża telefonii komórkowej. Jest most, może dobrze, że jest, jak się ta dzielnica nazywa, Oporów, tak? Oporów. No i tak dalej, i tak dalej. A ja pamiętam to miasto jako smarkacz paroletni, bo jestem 63. rocznik, więc pamiętam konie na ulicach, pamiętam wozaków, cały ten świat, w którym na przykład, moja córa kiedyś żeśmy kupili W niebo wziętych z Maklakiewiczem i Himmelsbachem i ona to, jej się to spodobało, ale jeszcze miała, nie wiem, z 10 lat, 11 i to oglądała i mówi tak, ale to naprawdę jest świat waszego dzieciństwa i waszej młodości? Ja mówię, no tak, nie, no to tato jakieś jaja, no to niemożliwe, tak nie było. No i te miejsca, i ludzi, i lokalnych wariatów, i sytuacje pewne zapamiętane, i pierwszy telewizor, no takie rzeczy, takie drobiazgi, gdzieś tam zacząłem utrwalać pisząc te teksty. Poza tym tych nurtów jest więcej, bo tam kiedyś w jednej recenzji to ktoś napisał, że to jest książka o wrocławskich krzykach. To nie jest książka o krzykach wrocławskich. Już prędzej o Wrocławiu, ale w ogóle tam się rzeczy dzieją i na krzykach, i w Środzie Wielkopolskiej, w takim niewielkim miasteczku powiatowym, które pod Poznaniem, w którym spędziłem pierwsze 4 lata życia. Więc tam są historie rodzinne, no i są historie o psach, bo ja psiarz jestem zawołany i psy zawsze towarzyszyły mnie i mojej rodzinie, no chyba od zawsze, nie wiem, zawsze były psy. I tak sobie nie wyobrażam. Pies o żółtych oczach, zresztą jak mnie pytają, to mówię, że no mam psa o żółtych oczach, ma żółte oczy, Staszku, prawda? Ma żółte oczy, mordę kryminalisty, ale serce anioła. Nikomu nie zrobi krzywdy. Mój pies jest takim odwetowcem, ten tytułowy trochę. I poprzednik obecnego psa, czyli Fredzio, Fredzio Nieboszczyk, jest na okładce książki, tylko żeby był taki groźniejszy, to stwierdziłem, że będzie fajnie, jak będzie miał czarną paszczę i żółte oczy, bo to demonicznie wygląda. I mówię, co to za rasa? Ja mówię, Cane Corso. A to zwykły bokser, nie? Przemalowany. Ktoś widział kiedyś groźnego boksera? Ja dwa znałem groźne boksery. Niezwykły bokser. Fredek był psim psychopatą i jak żeśmy się pamiętam, po jakiejś tam awanturze z dyrekcją stracili na trochę robotę kiedyś. Ja i Piotruś, mój przyjaciel, operator, tośmy tak trochę żeglowali po nocnych wtedy, no bo nie było co nic do roboty. Pies był rekwizytem oczywiście i pies miał obsesję pilnowania mnie. Nikt nie mógł podejść od tyłu. Kiedyś tak widzę kątem oka, że taki dżentelmen tam jak halsuje z tyłu gdzieś i nagle sobie trzask, nogawka rozdarta, mówi, ugryzł mnie skubany, a ja mówię, on był pijany, że mówię, to niemożliwe. A więc mówi, dlaczego? Ja mówię, przecież on nie ma zębów. Aha. Ja mówię do Piotra, Piotr, wiemy i biegiem. No, także trochę jest tu wspomnień rodzinnych, anegdot rodzinnych, historii rodzinnych. Nawet opowiadania, w których opisuję rzeczy, które miały miejsce, czy o które się otarłem jako młody człowiek, czy jako smarkarz zupełny, to one są też przepuszczone przez pewien filtr. No, jest taki zwierz, który się zowie licencja poetyka i tego nie można traktować jeden do jeden. Potem słyszałem właśnie, ale jej dowalił, ale jej dołożył, albo komuś tam, prawda? Nie do końca tak, o, w ten sposób powiedzmy. Więc to są też sytuacje zupełnie powymyślane, a są też oczywiście, bo to mi pewnie po tej antologii wampirycznej zostało i w ogóle mnie to zawsze interesowała literatura grozy, są też takie teksty, które dotyczą powiedzmy kontaktów z tą
drugą stroną, z zaświatami też, nie? Zresztą chciałbym, ale no takich tekstów dużo powstało. Jeżeli starczy mi sił życia i talentu, to chciałbym takie opowieści o duchach też kiedyś zebrać. Coś strasznie trzasnęło. Ale to z duchami. Chyba tak. Ale może, żeby Państwo nie zadręczyć, to ja bym coś przeczytał, bo tak już tak. Nie wiem, co tak. Ja zastanawiam się, czy takie właśnie. Ja Państwu przy okazji powiem, że jesteśmy w tej chwili nagrywani. To właśnie, to jest telewizja, która nas nagrywa i niesie na cały świat. I obok nas, którzy tutaj jesteśmy, gdzieś tam nas słuchają, oglądają. Pozdrawiam wszystkich. Tak, nie, tak. To nie był żaden znak, to był tak. To dobrze, bo ja zapomniałem o tym, tak mnie poniosło, ale nic nie powiedziałem takiego jeszcze. Jeszcze nie. Nie, dobrze, to zastanawiam się, które starsze, poradź mi. Może pogrzeb Wujawacka. Pogrzeb bardzo dawno. Tak. Pogrzeb Wujawacka, 101. I później o carze, o carycy.